Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję. Służyć wiernie narodowi. Służyć wiernie narodowi. Uroczyste słowa przysięgi przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu złożyło 16 lipca 78 nowo przyjętych funkcjonariuszy Mazowieckiej Policji. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Oprócz tego, że będziecie pełnić służbę na rzecz społeczeństwa, społeczeństwa ziemi mazowieckiej, którego waszą rolą będzie chronić ich dóbr prawnych, ich zdrowia i życia, jest również chronienie siebie i swoich partnerów w służbie. To, że mamy działać z narażeniem życia i zdrowia, to nie znaczy, że mamy działać nierozważnie, nieroztropnie. Pamiętajcie o tym, że tyle, ile wyjść do służby, tyle powrotów z tej służby. Po szkoleniu funkcjonariusze będą pełnić służbę w 17 jednostkach garnizonu mazowieckiego, w samodzielnym pododdziale prewencji policji w Radomiu i w Płocku oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Wśród blisko 80 nowych policjantów jest 14 kobiet, które zostały uroczyście przywitane przez komendanta, również z powodu przypadającego w tym roku 90-lecia powołania Policji Kobiecej. W tym roku przypada także 30-lecie istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.